Witajcie, z tej strony Deltora, to mój pierwszy let's play gry Free Space 2. A więc zaczynajmy. Free Space 2 to bardzo stara gra, dostępna chyba już jedynie przez jeden serwis internetowy. No, czasami pojawi się na Allegro, ale dużo bardziej polecam stronę Heartlight.net. No dobra, to już nie przedłużając, zaczynajmy. Gram w wersję angielską, no bo uważam, że polska jest dużo bardziej niedopracowana. Mylone są w niej frakcje, czasami mówią o innej, a jest mowa o innej, no. Takie tam bzdety. No bardzo irytujące głosy są też i w ogóle mi się nie podoba polska wersja. Omijam misje treningowe, bo wszystko już chyba w miarę ogarniam. Niestety nie gram na padzie, bo nie wiem czemu, jak go podłączam. To nie działa. Być może później będę grał na padzie, ale jak na razie zostaje klawiatura. Chyba raczej nie ma nic. No, w pierwszych misjach nie ma nic do wyboru. Ups, sorry. No więc zaczynajmy. I have a visual on the convoy, 1500 meters dead ahead. The escort wing is down 2 fighters. Iota transports, this is Alpha Wing of the 53rd Hammerhead. No może myszką będę latał? We have orders to protect your convoy. What's your status? Alpha Wing, we have lost 3 transports to the rebel attack. The surviving vessels have sustained moderate damage. We anticipate the rebels will return in greater force. In greater force. Hang in there, Iota. Command will send a recovery craft as soon as possible. All right. Czyli musimy bronić tego statku. I... No, dobra, dobra, będę grał na klawiaturze. I tego statku. Gram na poziomie średnim, ponieważ myślę, że hard jest zbyt trudny. Naprawdę. Dla początkujących to lepiej medium. Jeśli chcecie się dobrze bawić. Wow. Jak te wybuchy teraz pięknie wyglądają. W finale nie to co w pierwszej wersji. W pierwszej wersji to dosłownie takie tekstury, kwadraty wręcz latały przy tych wybuchach, a teraz to jest jak Crysis normalnie. Ej, no ludzie, co oni nic nie robią. Kurde. Myli mi się jeszcze góra z dołem. Siu, siu, siu. Nie rakaje mi się skończyły. Mogę też grać tak. Tak też ładnie. Wow. Kurde. Chyba jednak zostanę przy oryginalnym wyglądzie. Ale te rakiety nawet teraz mają lepszy efekt jak lecą. Świecą się i w ogóle. Te wybuchy. No, sorry, że się podjarałem tymi wybuchami, ale naprawdę jak dawno. Chyba z 8 lat temu grałem w tą grę. To była kupa w porównaniu do tego. Sorry, gościu. Nie chciałem cię trafić. Chyba nie powinienem tak blisko nich latać. Gdy się trzęsie Hammera i bardzo przyspieszam, to jest dopalacz. Sorry. Muszę to ustawić pod inny klawisz. Ja jeden. O, kolizja. Ja drugi. A trzeci. Aha. I weź
weźmy posiłki, bo skończyło się ammo. A wy co? A, wstawcie mam przylecieć. O, jest. Wow. Jacie. Jak to wygląda? W normalnej wersji, znaczy w tej pierwszej, to była po prostu latająca kupa. Ja pierdzielę. HD świeci się wszystko. To jest piękne. A co jest? A, dobra. Uzupełnię broń. Rearming complete, sir. You're good to go. Sir. Incoming jump signature. It's the Belisarius. It's Belisarius. Corvette class Deimos. Odsunę się trochę, bo to zawsze episko wyglądało. Może teraz jeszcze bardziej episko będzie wyglądać. O. Ale tak, żeby tego tak nie było widać. Surrender or be destroyed. Poddaj się albo zginiecie. To ostatnie ostrzeżenie. Ha ha ha. Więc zgincie. As you wish. Jacie. Wow, jaki ogień. Wow. Ja pierdzielę. O kurde. Jak to pięknie wyglądało. O, teraz mam lagi. Ale to, ten wybuch był genialny. Pójdę sobie bliżej, jak to wygląda, ten wyłamek. Ja pierdzielę. Odłamki nawet fajnie wyglądają. No dobra. A więc koniec misji. Czas wracać. No, i to była pierwsza misja. Free Space'a z dwójki. No więc... wkrótce wrzucę drugi odcinek. Do zobaczenia. Deltolos z tej strony. Żegnam was.